Cześć wszystkim, z tej strony Piklo i dziś zagramy sobie w Watch Dogs 2. Jest to już kolejny odcinek z tej serii i dziś będziemy wykonywać operację główną, która nazywa się Hałm, czy nieważne jak. W każdym razie mamy udać się do śruby, więc jedźmy do jego warsztatu. Tak, ja zostawiłem tamto auto, ja zrobiłem ten korek. Więc uznajmy, że jest to już mój samochód. Więc wsiadamy i widzimy się w warsztacie. Śruba, halo, halo. Śruba. Ej, śruba! No, gadasz ze mną czy nie? Yo, Wrench. Yo, M. Damn, man, I hope you kept the receipts. Hey, yo, check out this fuck stick. So tell us about Home 2.0. Home systems are completely bulletproof. Your privacy is absolutely secure. Bold claim, Steven. Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, Shirley. Dead sec. Now, if they want to go up against us, I invite them to try. Home 2.0 is an OS with teeth. Yo, he called us out by name? Yep. He don't know who he fucking with. It's on now. That's why I've been trying to crack 2.0. There's just one little problem. What? Here, hold this. Stand back. Great. Chip! It's a little hard to get out. Look, there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new OS. Why? Because they changed the ports. Following the Capitalist Guide to Forced Obsolescence. But luckily, a little birdie told me that 2.0 should be packing a farm fresh 0 day. Ooh, now that might just be a shame. Damn right. And that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat tells Home how to cock-block us. You've got a weird relationship with technology, you know that, right? He didn't mean it. I ta jego reakcja po prostu przepiękna. No, zdrowe podejście do życia. Okej, w takim razie musimy zdobyć informacje o transportach. Hałm, ja dalej będę czytał Huam. Albo Hałm, nie wiem, które z tego. Ej, ja tu nie parkowałem, ja przyjechałem. Aha, to i tak nie ja. No dobra, okej. Jest jakaś bryczka. No gdzie tu jeżdżą? W ogóle gdzie mamy jechać? Już prawie zdobyć informacje. Dobrze, w takim razie pędzimy, będziemy pędzić, ale dalej nie wiem gdzie, czemu ja nie wiem gdzie mam jechać. Czy to gdzieś tu? Oj, co sobie przybliżyłem. Główna operacja, tak jest. W takim razie już tam pędzimy i widzimy się za chwilkę. Dobra, wchodzimy. Gdzie jesteśmy? So take a look around for a computer, one of those old crap box ones. Now, Home stores their schedules based on number plate destination combinations, like some kind of barely literate moron. If that moron was, you know, a company. Good to know. I'll see what I can find.
To nie ja, to nie ja. Oni we mnie wjechali. Jak coś? Gdzieś tam mamy iść, tylko... Nie wchodzę w żaden teren niebezpieczny. Ale nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Czy to w ogóle gdzieś tam? Dobra, no to odpalamy może naszą... Dobra. Masz super widoczek. No to się za daleko przełączyłem. Tutaj nie ma żadnej kamery. A tu jest dużo jakichś różnych rzeczy. Tam są jakieś pola. Dobra, tu jest jakiś ludź z ochrony. Jest ich poza zasięgiem kamera. No ale my gdzieś tutaj mamy się dostać i tam nie ma żadnego... Nie ma żadnej kamery. Wypuśćmy sobie skoczka. Aktywuj, aktywuj. Chciałem wyłączyć widok. Na ten klawisz sobie nacisnąłem. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Próbujemy tu wpełznąć. Tego nie możemy otworzyć. Ale to możemy otworzyć, ok. Czy tu będzie ten klucz do wyjścia? Terminal obwodu zamknięty, fizyczne hakowanie. Czyli musimy wejść. To może tu będzie klucz? Trzeba jakoś te drzwi otworzyć. Ale chwila, chwila. Tutaj jest coś. Znaczy ten terminal. Tylko że tu jest fizyczne hakowanie. Odblokuj drzwi połączone z siecią zamkniętą. No ale jak tutaj podjechałem, to dużo mogę zrobić. Już bliżej nie mogę. No i tutaj też nic nie mogę zrobić. Już bliżej tego komputera nie mogę być. Ej. No nie mogę być już bliżej, dobra. W takim razie, co mogę zrobić inaczej? Czy jest jakieś wejście, które mógłbym sobie wejść normalnie? Tylko tu są drzwi jedne, które są zamknięte, połączone z tym obwodem, z którym nie wiem pojęcia, co mam zrobić. Mam zhakować, aby otworzyć lub zamknąć. Tylko że no... Ja pierniczę, co ja robię? No widać, że chwilkę nie grałem w te Watch Dogsy. Whatever. W każdym razie drzwi się udało otworzyć, przynajmniej tyle. Dobra, to wracam sobie do siebie. Nie to. Chowamy. Tak jest. I teraz mogę sobie tutaj wejść. Podejdziemy do tego kompa. I rozpoczniemy misję. Where are you? Got it. No dobra, znalazł go. Ukradnij ciężarówkę. I got the list. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks. Zdobywaj ciężarówkę w takim razie. Man, this is so analog. I told you. Luddites. A, ciężarówka jest gdzieś tam. To nawet nie będę auta używać. Tylko teraz...
dla przypomnienia. Chociaż nie, bo tu są jacyś nasi. Zróbmy inaczej. Po prostu sobie tutaj stańmy. Bo nie budzimy żadnych podejrzeń, chyba są sami robotnicy. I obczajmy tą naszą... Aha, tu jest wejście, które będziemy musieli gdzieś tam... Gdzieś tam zhakować. Gdzie było to wejście? Bo tutaj gdzieś tam mrugło przed oczami. Jeszcze raz. Aha, tam jest wejście. Tu jest... To jest to wejście. Dobrze. Trzeba będzie zdobyć ten klucz. Popatrzmy sobie tak. Co trzeba zhakować? Gdzieś tam trzeba coś zhakować. To pędzimy do kamerki. Znajdź klucz dostępu. Tam jest kolejna brama. A tu jest ciężarówka. To będziemy w takim razie gdzieś... Tu jest dużo bram. Ale trzeba zdobyć ten klucz tutaj. Czy tam jest jakaś kamera, żebym mógł sobie zajrzeć? Chyba nie ma. Zaznaczę sobie jeszcze ochroniarzy, jeżeli tutaj jacyś są, to jesteśmy... Operator maszyny, czyli tutaj są sami pracownicy, no ale kilku tutaj jest. O, tu możemy coś zrobić. Wywołać eksplozję. Jednego gościa sobie zgarniemy, ale tylko jednego cały czas. Przejdę do tej kamery. Aha, czyli trzeba wyjść gdzieś tam. Czyli muszę przejść sobie tutaj. Wyjść tutaj. Chyba już tam na pewno jest bliżej. W takim razie trzeba kogo? Czy jest jakieś inne wejście, takie normalne, w sensie, żebym sobie po prostu mógł wejść? Aha. Mogę wejść po tym. Nie chcę się tu z nikim bić. Stop! Naprawdę nie chcę się z nikim bić, bo nie chcę robić zamieszania. A mogę na to wyjść? On tu za mną wyjdzie? Chyba nie. Nawet został tam. O, super. Skoczek. To jest dobre. Lubię, jak mogę się pobawić skoczkiem. Wypuszczę go sobie tutaj na chwilkę. Wypuszczę go na chwilkę i sobie na chwilkę wyjdę, żeby tutaj do góry się wspiąć. O, byłaś. Być sobie tutaj, no tak po prostu, żeby tutaj być. Zostanę tutaj. No kurde, czemu mi jest tutaj zasadzie na tej palecie u góry? Byłaś tu. No byłaś. Dobra. Okej. Okay. Wracam do skoczka. I już... Tutaj, gdzie to jest? Tutaj wejście. Otwieramy. Ciekawe, czy mogę tym skoczkiem sobie tam podjechać w ogóle całkiem pod ten. On tam zejdzie, czy nie? Skoczek jest wykryty.
sobie tutaj wjadę. Spread out, find him! Spread out and find him! Go! Dobra, robimy inaczej. Nie mamy skoczka. Kurde, myślałem, że sobie skoczką przejedziemy. Keep it moving. No trudno. Well, I'm... Right, but... Can I just... Aha. W takim razie wyciągnę sobie paralizator. I zaczyna się strzelanie. I got the list. Okay, great. So jedziemy teraz tym skoczkiem i próbujemy przejść przez tą budkę. And this is so tu sobie wejdę na górę. I najwyżej sobie tego pana troszkę uśpimy, jak trzeba będzie. Wypuśćmy skoczka. Weird. Wow, no way. No way. To poczekajmy chwilę. Zobaczymy, jak sobie pójdzie. No idź już. A idź już. No idź już. Co on tu robi? Tak się chwyje. No bo to innego wyjścia. No nie wiem w sumie, czy jest gdzieś jakieś wyjście. Aha, tu jest po prostu wjazd. I love him. He's family. Yeah, this isn't right. Easy for me, but no fucking way. Już on teraz jest tam. You're telling me? Yeah. But wait. Się gdzieś tam schował. What was that? Dobra, wrócę sobie teraz na chwilkę do siebie. I może tutaj tego pana... Dobra. Chyba nikt mnie nie wykrył. Wracam do skoczka. I teraz skręcę tutaj na górę. Póki tu nikogo nie ma. Nie wiem, czy będę mógł tym skoczkiem tam coś zrobić. Mam nadzieję, że coś działam. A jak nie, to przynajmniej sobie obczaję drogę. Tutaj co jest? Zabójcze porażenie, czyli nie mogę też sobie tym... w ten sposób zlikwidować, a z drugiej strony jest jakiś gościu. Tutaj idzie. Ojej! Tutaj podejdziesz. O kurcze. No to pięknie. No to super, rewelacja po prostu. No jest, trzeba tam się dostać. Szybko, kamera. I teraz tak, tu. Kurde, jednego nie dało rady. Ajajaj. Przeładowałem sobie tylko jakiś bodny. Come on! Give me a real challenge! Oh, I don't wanna die! Clear, gonna check another area! Trzeba to było się jakoś... I've got you. Just... Mam tu stać cały czas, a ci się już budzą. Dobra, wszyscy poszli do góry. To może by jakoś dołem się tam przeszedł, ale tam jest zamknięte. Tędy tutaj, tu bym mógł sobie zeskoczyć. I przejść, tylko że no ich jest tu za dużo. W takim razie jak i tak stoję. To może sobie obczaić, tu jest jakieś po prostu wejście jeszcze. Jest jakaś brama.
którą, no, już sobie otworzę, po prostu była otwarta. Wszystkie drzwi chyba warto otworzyć sobie. Nie ma sensu ich zbyt wcześnie wywoływać tych eksplozji. Bo oni tak za chwilę się budzą. O, wyszedł ktoś. Tylko co z tego, jak wyszedł, jak wejdzie i się zamknie. Ci tutaj znowu są. Jestem autoryzowany do użycia lethal force. Nie możesz być friendly warning. Szkoda, że nie mogę tam się do środka jakoś dostać. Only registered operatives are allowed beyond this point. Keep it moving. Może tu przejdą. Move away, or I'll be forced. Jest tu jakieś przejście? Ja tu mogę przepłynąć przecież. Of. Tylko musi być brama wtedy otwarta. A żeby tą bramę otworzyć, to ja tak czy siak muszę tam przejść. Tylko że w takim razie brakuje mi tego skoczka pierdzielonego. Mam! Dobra, poszedł tam. Szybko, szybko, szybko. Ryzyk, ryzyk. Nie wiem, czy mogę, będę mógł spieprzyć nim. Czy w ogóle będę mógł sobie tam gdzieś wejść? Hey, you there! No to po prostu przed nim przed tym uciekał tym skoczkiem. Tylko żeby tu jakaś brama, a tu jest brama jakaś otwarta w tej chwili. Ale tylko w tej chwili. Ta brama dalej zamknięta, ja to muszę zdobyć ten klucz. Gdzie jest ten klucz? Po prostu trzeba cały czas jechać. Tak, żeby nie złapali. To nie jest komputer, do którego miałem podjechać, ale chciałem się gdzieś na chwilę w kącie skryć, żeby sobie móc zobaczyć, gdzie jest w ogóle ten klucz, który mam zdobyć. Nie, nie widać mnie tu. Gówno, prawda. A tu jest. To jest coś gdzieś, coś tu, tu. Nie, muszę jednak wrócić do skoczka. Poczekać, aż tutaj pójdą. Bo jak mnie wykryje, to się tam nie... Dobra, przejechali. O kurde, ja muszę hakować kogoś tam. Dobra, podniosę sobie to. Punkty badań, dobra. Sobie też coś podniosę od razu, jak jestem. Oj, 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 to znaczy, że ja muszę hakować tego kogoś. Jak mam to zrobić? Zdobyłem. Dobra, w takim razie chowam się dalej pod ten stół. Dobra, siedź tam na razie i się nie ruszaj. Mam klucz, dlatego wracam do siebie. I teraz zrobimy tak, jak przed chwilą zmieniłem. Dobra. Czyli po prostu przepłyniemy tam do tej ciężarówki, a jak już mamy klucz dostępny, to jeszcze sprawdzimy. Sprawdzimy jeszcze, czy na pewno... jakąś kamerę. Czy na pewno ten klucz dostępu będzie działał? Brama jest, tak jest, działa klucz dostępu, dobra. Tu jest ktoś, kogo może jakoś... Jakoś może... zestwimy. W każdym razie... biegnę na razie do tej wody. Z
idziemy sobie elegancko. No, już nie zeszli. Chodźcie, na rówku ktoś jest. Jest tylko jedna osoba. Może wyjdziemy w miarę niezauważenie. Dobra, chcę gdzieś wyjść teraz. Co mam są wyjść na drugiej stronie? Czemu nie mogę wyjść? Tam się spacją schodziło. Dobra, okej. Okay. Schowamy się tutaj. I found the truck. Great! Dobra, dobra, dobra. Smash and grab, my friend. Jak to, na co czekasz? Czekasz na to, aby... Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Dobra, 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 dobra. Koniec rozpraszania. Czy możemy tu jakoś go... coś z nim zrobić? Co to jest C? Co, że telefon mu dzwoni teraz? Dobra, jak mu dzwoni telefon, cokolwiek to znaczy, cokolwiek się dzieje. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. O lol, ale to ma skręta, a raczej nie ma. No i się zaczyna znowu uciekanie. Dobra. Teraz trzeba zgubić poślizg. Mamy jedną gwiazdkę, raczej jeden trójkącik. Uciekanie, dobra. Na razie nikt się tu nie pojawił. Wjechać sobie? Ja tu wjadę, a jak tutaj ktoś przyjedzie, jakaś policja, ja z tym wyjadę, to po prostu będzie rewelacja. O kurde, no właśnie o tym mówiłem. Proszę, proszę, już niedużo zostało, już niedużo zostało, już niedużo zostało. Nie, 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 jedź tu, nie, jedź tu, nie, jedź tu, nie, jedź tu. No proszę, proszę, proszę. No nie, a naprawdę tak niewiele... brak. Ale to chyba uciekłem. Nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie uciekłem. Jest zaraz za mną. Mam 0 trójkącików, co nie znaczy, że... Ej! Aha, bo... teraz musi być uciekanie dojść do końca. Jakieś miejsce... takie trochę dalej od drogi. Może na przykład tutaj. Jakiś port. Jest uciekanie. O ja! Ale bym... O, po co on tu jedzie? No ja pierdzielę. Ej, tragedia, naprawdę. Na szybko, no wracaj. Uciekanie. Schowam się w ciężarówce. Nie dużo, 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 nie dużo. Dobra. A policja tam dalej jest. Czy oni skoczyli do wody? Ja jeszcze muszę... Aha, nie łódką tu przepłynęli. Myślałem, że oni skoczyli autem do wody, albo zaczęli tam pływać. Aha, czyli tak sobie objechałem, że teraz będę musiał przejechać jakoś tamtędy. Dobra, w każdym razie nieważne. Widzimy się już za chwilę na miejscu. No i jesteśmy już prawie u śruby. Idziemy ciężarówką.
No idźcie, was przejadę. No wypad. No. Okej. Okay. Wjeżdżamy. Zatem 20 metrów to jest do środka? Coś nie tak. No ale nie będzie. Trash! 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 Ooh, wait a minute! Hey, tell me I got something good. Nope! Trash! Trash! Oh ho! Oh. Well, you got the goods. Is it actually good? It might be evil. I don't know. This is home we're talking about. All right, well, I will get this little fucker prepped while you go get us some caffeine. Wait, you want me to get you two coffee? No. He's a robot. I want you to get us caffeine. He'll take a decaf. No i misja wykonana, przynajmniej jej część. Teraz się okaże, czy to rzeczywiście jest jej część. Tak, to jest gdzieś mniej więcej 1/3, powiedzmy, tej misji jest zrobiona. I mamy followersów! Super! Super mamy followersów, ale gdzieś tam podnieśliśmy jakieś badanie, co jest dla mnie w tej chwili bardziej interesujące. Dobra, dobra, dobra. Nie, to... nie podnieśliśmy. Już myślałem, że coś podnieśliśmy. Nie, no jest. Jeden punkt badania, okej. Okay. Ale z jednym to sobie tak możemy zrobić nic, bo chyba od dwóch się zaczyna w ogóle cokolwiek. Zdalne sterowanie. Tak, to będzie następna rzecz. Bo tu już wszystko mamy pozaczynane. Jeszcze zostało nam to zdalne sterowanie, a później co będziemy robić, to już nie wiem, się okaże. No dobra, śruba, cieszę się bardzo, że mogę ci pomóc. Myślę, że w następnym odcinku pomogę ci z dalszą częścią twoich problemów. Także dzięki, że byliście ze mną, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. See ya.